Ponownie raczę przestrzec. Niniejszy materiał ma charakter prześmiewczy i nie ma na celu nikogo obrażać. Więc zapraszam na drugą, wybrakowaną i nikomu niepotrzebną część programu pod tytułem Co twoje ulubione anime mówi o tobie? Miłość, gimbaza i kosmiczna faza. Jesteś osobą niedojrzałą i masz zespół Chunibyo. Angel Beats. Myślisz, że życie zaczyna się po śmierci. Bezpańscy literaci. Nie kojarzysz ani jednego pisarza, który tu występuje. Helsing. Wierzysz, że przemoc rozwiązuje wszystkie problemy. I masz rację. Goblin Slayer. Potrzebujesz miłości. Oregairu. Jesteś marudą. Uśmiechnij się czasem. Aono Exorcist. Masz dwóję z religii na świadectwie. Magi. Nie znasz ani jednej baśni z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy. Oblubienica Czarnoksiężnika. Twoja rodzina chce cię sprzedać. Tarcza. Chcesz mieć własną córeczkę. Albo niewolnicę. Albo córeczkę niewolnicę. Overlord. Jesteś niewłaściwą osobą na niewłaściwym miejscu. Odrodzony jako Galareta. Jesteś czarodziejem. Arifureta. Chcesz zamordować wszystkich swoich znajomych. Fejty. Nie ogarniasz, co się dzieje na ekranie, ale te bohaterki. Dla nich warto oglądać zaraz. Prizm Ilia. Ale tej dziewczyny dotykać ci nie wolno! Kodomo no Jikan. Idź z tym do lekarza. Zabieg kastracji jest szybki i całkowicie bezbolesny. Parasite. Wierzysz, że pasożyty są kawaii. Co jest z tobą nie tak? Welcome to NHK. Masz niedobór witaminy D. High School of the Dead. Tegoroczna pandemia mocno cię rozczarowała. Another. Chciałbyś być członkiem klasy trzeciej C. I jesteś szalony. Grand Blue. To anime jest o tobie. GTO. Będziesz osobą bezrobotną. Noragami. Będziesz osobą bezdomną. Konosuba. Będziesz osobą skazaną. Dr. Stone. Będziesz współwięźniem osoby skazanej. Prison School. Chciałbyś trafić do więzienia i masz nie po kolei w głowie. Date Life. Nigdy nie dotykałeś prawdziwej dziewczyny. Sakuraso no Pet na Kanojo. Lubisz dziewczyn z autyzmem. Monmusu. Jesteś zdesperowany. Pocałuj jego kolego. Jesteś Fujoshi. Mroczny kamerdyner. Tak, to była dobra scena. Ale czas już dorosnąć. Serafin dni ostatnich. Uważa, że doujinshi z Serafina są lepsze niż oryginalna historia. Kakegurui. Lubisz hazard i masz ataksję mięśni twarzy. Yu-Gi-Oh! Lubisz karcianki, głównie takie, w które nikt nie gra. Pokémon. Dalej pykasz w Pokémon Go. Log Horizon. Zmarnowałeś pół życia na gry MMO. Butum. Chcesz zmarnować całe życie na gry MMO. Danganronpa. Naprawdę, bardzo ci współczuję. High Score Girl. Pamiętasz czasy sprzed ery PlayStation? Przyjacielu! Nie jestem stary! Love Hina. Ty to dopiero jesteś stary! Aniołowie zbrodni. Jesteś pikusiem. Fire Force. Natychmiast odłóż te zapałki! Soul Eater. Masz obsesję na punkcie symetrii. My Hero Academia. Pragniesz posiadać supermoce, tak jak Deku, ale proszę, nie jedz włosów przypadkowych ludzi. Black Clover. Jesteś głuchy, albo przyzwyczajony, że ktoś ciągle drze mordę. Kobayashi Sanchi no Maid Dragon. Chcesz mieć smoka pokojówkę i prawdopodobnie masz burdel w pokoju. Kuroko no Basket. Nie masz pojęcia, jak wygląda piłka do kosza. Haikyuu. Jesteś zombie. Wróć! Jesteś żyjącą ofiarą pandemii. Klanat.
lubisz płakać. Twoje kwietniowe kłamstwo. No cóż mogę rzec? Jesteś wspaniałą osobą o pięknym wnętrzu. Polecam ci również zapoznać się z filmem Chcę zjeść twoją trzustkę. Powinien ci się spodobać. No, myślę, że to dobry moment, aby zakończyć. Podobało się wam? Jeśli tak, proszę o łapkę w górę. Na razie.